No hej, witajcie, z tej strony Mr. Bobro oraz... Gokujin. Właśnie przygotowujemy się w naszym trzecim parcie naszych przygód do bicia Skeletrona, czyli bossa pilnującego wejścia do podziemi, pełnych skarbów itp. itd. Ogólnie mamy też w planach z wami razem pozwiedzać trochę podziemia, czy, znaczy te lochy raczej, ale musimy poczekać na noc, dlatego nie będziemy marnowali czasu i zrobimy po prostu cięcie i spotkamy się, jak będziemy w noc. Dokładnie. Dobra, tak więc teraz dodam do tego wiadomościa, który... A zresztą sami zobaczycie. O, kurs, a... O, co się z tobą stało, człowieku? A, ale to zdziwienie nastąpiło. A, to ze spelów kacisz. Aha, mieliśmy bić po takim fajnym tym. Co ty na to? Pod czym? Ustaliśmy, że spróbujemy, że będziemy bić go na PvP, żeby było ciekawiej. Niecodziennie. Trochę za późno, ale dobra, ja przejdę do innej party, włączę PvP. Żeby było bardziej skillowo. No. Jak się zabiję, to będzie trudno. Wow, pomóż mi. Dobra, teraz ty go bijesz. Dalej ma na mnie wkusa. Na tobie. Cholera, tylko uważaj, że mnie nie walnąć. Ja też włączę PvP. Dobra. Uważaj tylko, żeby mnie nie walnąć. Ja jestem jak wiesz lekki dosyć. Masz strzelanie przynajmniej. Sorry. O shit. Oj. Musimy bić z dwóch stron. Uważaj na moje kulki, przepraszam. O za 77 mnie hitnęło, wiesz? Bo ja użyłem tego. A, pota do... Pisturki, tak. Sorry. Dobra, ja ją mam. Tylko z drugiej strony. Ło, pijesz mnie. Ile masz HP? Przeżyjesz? No tak, ja spokojnie kontroluję. Ja staram się kontrolować. Nie, on nie jest taki trudny jak na początku go byliśmy. Pierwsza walka nam prawie zajęła całą noc. No teraz... Ale gdzieś zszedłeś trochę. Dobra, ja się nim tutaj zajmę. Koniec rejny. Oj, koniec sikawki. O, sorry, Ale cię machnęłem. Aż szkoda. Uważaj. Ja trochę nie ogarniam, wiem, ale... Dobra, atakuj go, bo teraz na tobie. Teraz twoja kolej. Dużo mam... Fajnie, co z Mortem Pickersem? W czachy fajnie dostaje. No, w mnie walnąłeś. Czekaj, trzeba tam się wbić na górę. Zanim się zacznie. Dobra. On mnie po 15 bije, nie. Uważaj, bo teraz ja przychodzę do ataku. Wow. No i tak, i to już twój koniec. Nie, co to oznacza, to twoja śmierć. No. Teraz robimy cięcie i spotkamy się, jak ogarniemy to wszystko razem z HP i będziemy wchodzić do tych podziemi, które teraz możemy zwiedzić. Wcześniej byśmy mogli, bo by nam przerwa właśnie ta główka, która nagle by osiągnęła niebotyczny damage w wysokości 9 kratek, bo teraz biła? Tak, chyba 6, coś takiego. Aha, no właśnie. Tak więc teraz chwilowe cięcie profilaktyczne. Dobra, trochę się ogarnęliśmy, teraz wbijamy do tych podziemi, pełnych skarbów i przygód. Ha. Mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć... A, ja teraz zgarnąłem na coś... Co? Dwa nowe czary, znaczy nie nowe, tylko stare. Ale dwie nowe książki sprzedam u merchanta. Oj, caster. Ja tutaj mam teraz nową zabawę, bo nabyłem przedmiot podkowa, która po prostu niweluje efekty damage, który otrzymujesz przy spadaniu. Teraz nie wiadomo... Dobra, chodź do tej, tutaj. No tej będzie skrzynia pewnie. Skrzynia jest dużo ogólnie, nie za ciekawych zazwyczaj, ale... Ale jest szansa na bardzo dobre też przedmioty, typu Muramasa, czyli taka katana. Bardzo mocna. Katana wiatru. A także na fajny czar dla mnie. Ogólnie eksplorowanie takich podziemi, lubię takie sprawy. Obaj na kolce. A ja o mnie obrywałem. Ej, trochę dużo tych czaszek. No trochę. O, mamy. Czekaj, bo zaraz padnę, cholercia. Ja napieram. Chyba zażyję jeszcze jedną dopalacza, żeby ja rozjaśnić się.
Wiesz, ten potyk, co też tu aby... Ale ładnie teraz świeca. Właśnie trzeba obczaić, jak robić te potki, słuchaj. Żywa żaróweczka. Bo o, skrzyneczka. A w niej Cobalt Shield. O. Dwie, mógłbym ja teraz wziąć? Tak, tak, już zdaję. Jak już ty masz podkowę, to cię nic nie wepchnie. A co to jest? Na wysokość. A, to ci da... O, nie masz miejsca, weź miejsce. No dobra, dawaj. Czekaj. Już ci daję. Zabiję te czaszki. Dobra. Rzeczywiście. No patrz, na naszym świecie... Gdzie to jest? Takich przymiotów nie ma oczywiście. Nie ma. U nas to się trafiają takie lusterka. Statuetki, których akurat nie ma. I... No i inne epickie dropy. Nie, ten serwer jest czwartowny. Zrobiliśmy tu więcej niż na naszym serwie. Możesz uważać. Cholera, czekaj, muszę sobie ogarnąć. A tutaj skrzyneczki wyglądają inaczej niż u nas. Są złote jakieś no, takie. No, są złote. Że u nas stary świat. Z jakimś pakietem dodatkowym. No Jezu, to czaszka mnie goni. Dobra. Mogę skakać? Tak, no... Znaczy... Ominąłeś coś. Dobra, to ja tam zajdę. A nie, czekaj, ominąłeś? Nie, nie, ominąłeś, przepraszam. O, ja w inny korytarz trochę wlazłem. A, do tego samego prowadzi. Dobra. Let's go. O, kolejna skrzynka, tym razem coś może dla mnie. Mogę ją otworzyć? Możesz. Lubię takie otwieranko. No i mamy... Oczywiście spell, który chciałem dostać. Naprawdę? Tak. Zaraz ci pokażę. Ale fartowne. Ja też cię... Weźmiesz moje potionki, które wsadzę teraz? Duże są, więc dla ciebie się przydają. I są dwa potiony walking, to możesz wziąć. To już drugie dwa. Tak, patrz. O, co to było? Wow, samolotujące. No. Dobra, ale to się lepsze... Weź mi pokał umaru i powiem, bo... To mi się no. Oj, sorry, ale to czaszka. Masz. Dobra, to masz. Może... Ach, jasna. Dobra, dropa tu mamy. Ech, ale śmieszne są kulki, patrz. Że chcieliśmy zwykłe PvP na wieży. Patrz na bawić, to. A całkiem fajna seria jest. Ale to chamski jest. Świetliłka. Ciekawe, czy mogę chodzić. Aqua Scepter. Tak, Aqua Scepter. A, to co ja mam? Weź sobie to, bo to jest fajna zabawa z tym. I trzy Water Walkingi. O, ładnie. Ale ten drop tutaj ładnie. Mi się już tutaj podoba. No, ten świat jest fartowniejszy. Tutaj, tej odnoga, w której nie byliśmy jeszcze. Ja tylko... prawie moją nową różdżką. No właśnie, co się pobaw, ja tej tylko... Ale to jest śmieszne. Znaczy nic ciekawego nie ominęliśmy. A czekaj, jeszcze tutaj sobie zobaczę. O, dwie skrzynie obok siebie. Tak perfidnie, klatka przy klatce. Na jednej handgun. To możesz z tego zrobić drugiego Phoenix Blastera. I dwa Hunter Poty, a w drugiej... Blue Moon, ale jazda. Ale my tu mamy farta. Ale dropi tutaj. Kozacko. Weź mnie tak przypilnuj trochę. Oj. Czekaj, ja ich... Dobra. Czekaj, ja tutaj chcę mu dołożyć trochę dropa. Dynamic... Patrz. Czapki, nie wiem, się... Lol. Lol, chamski to było. Shackles. Lol. O Jezu. Zarapiłem się. Poczekajcie, zrobię cięcie i zaraz dojdę do... Tak, do tego prowadzi pazerność. Nawet nie zauważy, że go biją. Tak pochłonięty zbierałem loda. Dokładnie. No ale... Spróbuję cię pochronić chwilę. Właśnie, muszę odłożyć jakiś przedmiot. Kurczę, ale... O co chodzi? Tam... Nacierają. Po prostu stój, machaj mieczem. Te pociski też możesz odbijać jakoś. Dobra. Muszę odłożyć tylko kulę muszkietową. Rurkę odłożę. Mamy przecież jedną. Mi udało się, dobra. A, sorry. Dobra. Cholera. Spoko, ja kontroluję życie. To dobrze. Czekaj, ja tu zrobię jumpreskę. Wow. Party hard.
Już kończę odkładać. To jest trzecia część naszych tych zabaw w Terrarii, a drugą część nagrywaliśmy przed nagraniem 8 Westcrafta, to już jest po nagraniu. Tak, dokładnie. Epicko. Epicko. Jedno słowo. Okej, mogę lecieć dalej. Dobra, to idziemy w dół teraz. Dobra, tam, chodźcie tam jakoś tam. Może. Bo tam. Albo tędy może. Uważ, masz mało. Co to mi piło, nie wiem. Aha, tam. Skanuj. Kurczę, mi się dobry potionek. O Jezu. Hop. 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 O, ty ładne zejście. Wow. Znaczy, daleko jakoś... się skacze? No, trochę. Uważaj, można paść. A co w skrzynce? A, ty byliśmy. Byliśmy, tędy możemy iść. O, Muramasa, nadchodzę. Miejmy nadzieję. Będziesz mógł najlepszy miecz w grze skraftować już. No, to nawet może byśmy wbili na nasz świat. Byśmy wkradzali ludziom. Jak się tworzy historię. Peterfall, potion. Wolne spadanie, ale jasne. O, to coś dla mnie. Już masz swoją kubkową. Już ci zaraz daję. A to jeszcze większy odjazd będzie, ja ci tak powiem. Ma. Cholera, ale o co chodzi? To jest jakieś trudniejsze niż u nas. No ale ja ci drops, stary. Już nie chciałbym teraz zginąć. Ja też nie chciałem. O, serce. O, jest skrzynia, już ci mówię co w niej jest. W niej jest Muramasa. Naprawdę? Tak. Niesamowite po prostu. Niesamowite, ja w to nie wierzę. To jest po prostu niesamowitego. Dobra, przeszukajmy jeszcze te waki, ja chcę na nasz serwer wbić. O, teraz to na serwer chcę wbić. Ale wiesz o co chodzi. Czekaliśmy na tę Muramasę, farmiliśmy tyle podziemi, a w końcu dropa. Dobra, chodź tutaj. Hej, ja tylko zobaczę. A ja tutaj nie ma skrzyniek. Ui. O, shit. Ale tu spadać jest uważaj. Aj. Mnie to zabolało. Nie, na tym kolcu się łapie. Żyjesz? Wszystko? Bo jestem trochę odczuwany. Nie bardzo. Ale czek. Jeszcze we mnie... Pastera zwaliłem. Czyli zobacz co tam na górze jest. Wiem, jeszcze przydałoby się jeszcze chociaż dwie skrzynie. Wiem, że ci trochę zostawiam, ale mam teraz taką jakąś, nie wiem, dorączkę przedmiotów. Tak. Nareszcie będę trochę przedmiotów do naszej kolekcji w sumie. Tak, nam jeszcze parę rzeczy. Prawda? Ach, przyjemna gra te Terraria. O, skrzynka. Teraz bon serpenta trzeba podrobić. To też. O, buty Hermesa, ale jazda. Naprawdę? Nie wierzę. Naprawdę? No. Ja cię nie mogę. Najbardziej... Wszystkie rzeczy, których jeszcze nie mamy. No, wszystkie, dokładnie. Te buty Hermesa to wiesz gdzie zrobimy? Włożymy do skrzyni na wieży naszej, żeby jak ktoś chce biec autostradą. Jeszcze trudnie by się przydały. No to żeby mógł biec, ale o, musimy autostrad... skrzynia, a w niej Darklands. Naprawdę? No. I wieży po prostu. Ja Gravity poty i Obsidian skin poty. Najlepsze co może być ludzie. Tak, weźmy Gravity. Przepraszam, zaraz podniecenie się, ale to jest Gravity jedno ci topsnąć? No, mamy trzy poty niewidzialności, słuchaj. Masz. I sztachamy się tym. Dawaj. Sztachamy. Ej, o co chodzi? O. Ej, to nie działa. Patrz na to, słuchaj. Co ty zrobiłeś? Bo grawitację można włączać, patrz na mnie. A bez... O Jezu, padam. Ale cię już się steruje. Ale ci miasta, jak oni chodzą tak beznadziejnie. O Boże. Boże, ale jest... ja będę sufitem chodzić, dawaj. Chodź, su... O! Wiesz, że tu paść można. Padam. Robimy cięcie. Chyba. Tak. Dobra, chodź tutaj. Wracamy na nasz serwer, pochwal się mieczem. To poczekaj, ja jeszcze tylko przejdę ludziom z tym... Z tym wiecie. O Jezu, ale to jest zbyte. Ty, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ty koś lepiej moją lansę, zobacz. Dobra jest? Jakbym ogromną sztachetę niósł. Że ja już dzisiaj idę. Ostatnio... Wiesz, że ta lansa to jest jak najrzadszy przedmiot w grze? A obecnie? Naprawdę? Tak. No, widzisz.
Te podziemia zawstydziły najrzadszy przedmiot w grze. Widzę ostatnio skrzynię. A nie, tu już byliśmy. A coś jeszcze mamy do... Nie, o, tu widzę jeszcze jedną nogę, do której aktualnie... Jezu, wyłączyłem grawitację. Ale to przydatne jest takie wyłączanie grawitacji, słuchaj. A ktoś umie to ogarnąć, no to... Of course. Jak na przykład się spada, zastępuje chmurkę na przykład. Albo się używa tyle, to zaskie było. Dina i jeb. Bo mi się chmurka użyła. Zbugowane to. Czekaj, wiesz co, ta lansa pasuje do twojej zbroi normalnej. Dobra, ja tu nic ciekawego nie widzę. Tak więc robimy cięcie i spotkamy się za chwilę na serwie. O kurde. Dobra. Ale teraz... hardcore, stary! No poczekaj, nie ma cięcia. Naprawdę? No, dobra, cięcie. Tak, tak więc po entuzjazmie Grudzina zaczynam kraftować nasz miecz. Gdzie to się kraftuje? Chyba w Vanvillu. Patrz na to. O jaki to ma zasięg. Łapaj. Darklands, to na razie tutaj schowam. A nie, ja będę... Weź mi połóż skrzynkę. Średnio mam. Miałeś w jakiejś tej skrzynce. A miałem, to teraz posepczej. Tylko... A, to... widzę, dobra, ja sobie już skorzystam sam. Aqua Scepter, Muramasa to biorę do ekwipunku. Poczekajcie, ja sobie tutaj ogarnę, przy okazji popatrzycie, ci mam syfy w naszym tym. Dwójka to jest alchemia. Szarkwiny tutaj walniam. Chodź i daj Bloom Seeds. Nie, tu weź na razie, bo ty w swojej skrzynce masz. Dobra, zasadzimy je później. Chcesz... O, nie mam już miejsca na nic. Dobra, ale potów zgarnęliśmy i mnóstwo zabawy tam było. No, dobra, dokładnie. Ja tam teraz będę kraftował. Gdzie to się kraftuje, tylko powiedz. No, na górze masz naszym nowym, właśnie, musimy się pochwalić naszym nowym dobudówką dachową. No, tylko że dachową. Po naszej ostatniej eksploracji piekło z wami. Aha. O Jezu, ale my tego mamy. Grudzin to była nasza najlepsza wyprawa, czy co? Chodź jeszcze pójdziemy potem na koniec na PvP, ty z nowym mieczem, a ja chcę tylko pocisk przetestować. Dobra, poczekaj. Tutaj mam top hater, który Grudzin zrobił. Mamy rajdy Woodu Doll. Możemy z tym w artystorii bić rajdę, ale to dobra, bez seci. Do lawy można też rzucić. No i wtedy ginie natychmiastowo. Dobra, mam przecież. Teraz tutaj mam takie trasze swoje w tej skrzyni. Idę do Hellforge'a wykuć miecz. Oj, przepraszam was. Tak, tarcie się teraz z młodszą siostrą w domu. Przepraszam was z góry za ten dźwięk. Czekaj, ja nie mogę tutaj wycraftić, gdzie w Hellforge'u? Nie, mam... Nie, na Anvilu. A ja masz... Ja ci trzeba mieczy, zobacz. Dokładnie. Lightbane, ten taki zajów Cthulhu. No. Trzeba Blade of Grass. No. Trzeba Fiery Greatsword. No. I Muramasy. No. Czekaj. Upewnij się, poczekaj chwilę. Dobra, ja to pokażę dla widzów trochę ten nasz trash tej. Tutaj mamy Heroscha. Gdzie jesteś? Tutaj. Wiesz, że jak wchodzę bez Obsidian Skula do naszego Hellforge'a, to dostaję damage? Tak? No. Ale też chyba na nie zauważyłem, dobra. Słuchaj, dobra, zaraz sprawdzę. Widzi, polecam dla wszystkich początkujących. Na Demon Altar. Demon Altar? O cholera. Ekstremalnie, gdzie mam altar najbliższy? Słuchaj, ona, ta broń tutaj pisze 3 razy uderza gracza po 80, czyli można nawet na hita zabić. Tak? To teraz chcesz iść do altara? No, przydałoby się. No zrób cięcie i zaraz się spotkamy. Dobra. Dobra, jesteśmy przy demon altarze i zaczynamy crafting. Tak, to jest ten miecz. Night's Edge. Lightsbane, Muramasa, Blade of Grass i Fiery Greatsword. Nie żal ci marnować tych mieczy? Nie, tak. Good. 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 Kada to jest urządzimy PvP, Grudzin nas uraczy swoim nowym czarem naprowadzającym, a ja wam pokażę ten wyczepisty sword. Moulance. A to przyspieszę wszystko. Ja też to przyspieszę. Trochę wolniej, bo muszę najpierw to nałożyć. Dobra. Ja też. Cięcie i spotkamy się na wieży.
Tak, tak więc nocny pojedynek na jeden z najlepszych broni i czarów w tej grze. A więc gotów? Get ready for the next battle. Dobra, start. To jest chamskie. Dużo tu many zżera? O, ja potów nie mam, poczekaj. A, dobra, mam potów. Słuchaj, ale to jest za chamskie po prostu. Fajnie, żeby mógł to rozwalać. Cholerka. Uff. A, pobawię się z tobą. Tak, pobawisz. Jezu, zombie. No, ale dostałeś tu bossa, stary. Ile masz HP? Mało. Aj! Ależ potężny miecz. Ja pierdzielę. Jakbym mógł tak cały czas uciekać, to może bym cię pokonał. No. Spróbujemy jeszcze raz? No możemy, tylko po cięciu. Spotkamy się znowu na szczycie. Siemka. Tak więc mamy drugi duel. Tym razem chcę wziąć rewanż. No. No i co, możemy zaczynać. No. No to start. O cholera. O, ale cię skombosowałem. O kurczę. Nawet nie myślałem o leczeniu. Dobra, to co, jeszcze jeden duet? Co ty na to? Możemy. No taki szybki. A może jeszcze, no nie wiem, tak się jeszcze będzie jeden, więc cięcie. Duel trzeci. 1-1. Start. Ha, ty żółw. O cholera. A, już mam na ciebie taktykę. Zaraz przełamię tą twoją taktykę. No. O! Ale śmiesznie zginąłeś! Ja nawet nie patrzyłem na HP, cholerka. Dobra. Dobra, ciśniemy 5 duel takich końcowych. Więc jeszcze 2 będą. Cięcie. Dobra. Dobra, czwarty duel, 2 jest. Czekaj, czekaj! No. Urządźmy może fajerwerki. Fight for. No. Start. No. O cholera. To coraz mocniej bije, cholerstwo. Ach, ginę. Wow, 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 nie mam many. Cholera, szybko potiona! Chodź tam. Wow, z czego ty mnie dzidy jakiś? Nie! Nie! Moja śmierć! O Jezu, ale to ci to jest hamstra, dobra. Nie zdążyłem użyć potiona. Masakry, raz ty, raz ja, dobra. Teraz finałowy battle będzie. Cięcie. Dobra, tak więc mam tę finałową walkę. Mark kontra wojownik. Kto będzie mocniejszy? Dawaj. Start. Czekaj, o tutaj u mnie. Dobra, go. O cholera, ale kombo poszedł. O Jezu! Aż to mocno cisnął. A ludzie mówią, że ten czar coś to nie głupia, a to jest naprawdę potężne. Dobra, tak czy siak. Znaczy się, ogólnie czary są w PvP dobre. No, tak PvP czy siak. Jestem mniej zaradny trochę. No, ale. Dobra, tak czy siak, kończymy ten odcinek. Niby odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak nie wiem, czy zauważyliście, ale mieliśmy naprawdę sporo dobrych dropów. Jak ktoś ogląda, to się zna na tym. Jak ktoś gra w terrarię. No i to tyle. No. Zapraszam do kolejnej części. W kolejnej części chcemy wam na sam początek niespodziankę przygotować. Powiem tylko, że to jest związane z elixirem grawitacji. No i myślę, że wam się spodoba. Tak, no, do zobaczenia. Do zobaczenia.